takim razie, po długim odpoczynku, wybieramy się w końcu do odlewni. Chociaż ta odlewnia jest z prawej strony, a my tu mamy jakieś zadanko. O, tu, o. Dom Królowej Wód. Ja wam tylko powiem, że ona nie wygląda ciekawie. Ona wygląda jak z Arielki, ta. Tylko ma mureny zamiast macek. Że jakiś pogrzeb jest podobno, tak? A, dobra. Jesteś? Tutaj skończyliśmy. Jestem, jestem. A bonus ona jest? Coś jest. Powie? The wave mother sees all. Matka fal. Even you. Matka fal, nawet ciebie. Okej, okay. Ta też ma fajny ciuch, mogłaby oddać. Kurde. No fajnie. Nie ma fal, nie ma fal. No tu jest skrzynia, ale już... Posłuchajcie co... Ej, a jak ja tu dziabnę? To nie jest na czerwono. Nie było na czerwono! Ktoś tu zaglądaj! No i Bryta cię nie lubi. Mm. No dobra, bo tu już ktoś otwierał to chyba i mnie tak w błąd wprowadził. Nic nie wziął, ale otworzył. The celebration is in the main chamber. Praise Umberly. To też ma fajny tu. Gdzie nie spojrzysz, to widzisz posępne w tych ciuchach, co? To jest żądza, nie powiem. To nie mroczna. Ej, no wszystkie fajne ciuchy mają, najlepsze te. Oddawać ciuchy. Ej, nadal lepsze ciuchy niż we Wiedźminie od Netflixa. Lol. Jak na czarodziejki przystało. I to czeka, mi się podobało nawet. W ogóle pamiętam, jak to było. O, Clifford. A nie, Telford. Her lips blew with her kiss. Her lungs full of her quenching word. Umberly's mercy saved her from a slow, sinking death in the beast's shadow. You, supplicant, what tribute do you bring to honor the Wave Mother's fallen daughter? Naprawdę? A jaką my modlitwę przynosi? Oops. A layperson's prayers. Good, but earnest. Your tribute is well received. Breathe deep as she permits. May the seas be as kind as you deserve. Okay. Sing, sisters. Nie chcę mówić. Ale one jakby tu zaśpiewały ten intro z Białego Lotusa, to by było fajne. Oh, Umberly, hear us. Umberly, bring your daughter home. Glorious way. Okej, ale o co tutaj chodzi? Co tu się dzieje? Powiem jak Spice Girls. Jest blondyna, jest ruda. Krótkowłosa, jest czarna, jest ruda. Hej, Spice Girls to jest. No może być, i śpiewają. O, tutaj mamy wędkarzy jakiś zapalony. Mhm. O, tu jest o pochodzeniu Zentarimów i historia płomiennej pięści. Płomienną pięść założył Eltan, który piastował wówczas stanowisko wielkiego księcia wród Baldura. Organizacja ta wymyka się kategorią. Działa w rolach wojska, policji, grupy najemników, a nawet ekipy odkrywców. Jej członkowie są uczonymi, krzywiącymi wartości prawa i porządku, ale i żołdakami, którzy pod pomarańczowo-purpurowym sztandarem zabijają tak winnych, jak i niewinnych. Równie frustrująca dla historyków jest rola społeczna. Pięść zna zarówno najszlachetniejsze oblicze cnót, jak i zepsucia. Kto zaprzyjaźni się z żołnierzem pięści, nie może być pewien, co z tego wyniknie. Tak jak z zapakowanym chlebem. Nie wiadomo, czy jest smaczny, a skórka może być zatruta. Okej.
A tu mamy fragment metatekstu odbicia autorstwa Josefy Elgin, uczonej ekskomunikowanej przez kościół Deneira za heretyckie próby zrekonstruowania metatekstu stworzonej przez jej boka kroniki zapomnianej i ukrytej wiedzy. Być może największym sukcesem Zentarimów, przewyższającym osiągnięcie statusu największej prywatnej armii na kontynencie, jest ugrzeczniony wizerunek, który prezentują przed światem. Powszechnej opinii są skuteczną, acz bezwzględną organizacją najemników, natomiast bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z mętnych początków Czarnej Sieci, która narodziła się jako kult mrocznego boga Bejna. A jej pierwotnym celem było podporządkowanie wszystkich ludów Ferunu i jego tyranii. Wielu Zentarimów oburza się, gdy przypomina im się ten fakt, zasłaniając się teoriami spiskowanymi. No weź, co ty tam robisz z tyłu, bo mi przeszkadzasz trochę. Ale testuję. Zasłaniając się teoriami spiskowymi, rozsiewanymi przez nieprzychylnych i zapewniając, że jedyne bóstwa, którym współcześni Zentarimowie oddają cześć, to władza i Mamona. Nie oznacza to bynajmniej, że organizacja całkowicie wyrzekła się swojej ciemniejszej strony. Obok pancernej pięści, jaką jest ich prywatne wojsko, druga ręka pracuje w cieniu, dbając o interesy sieci także w czasach pokoju. Transport towarów zgodny z prawem lub nie jest bowiem równie istotny co ruchy wojsk, a dla tych, którzy noszą symbol Czarnej Sieci, wszystkie granice i rynki są otwarte. Okej. Okay. Nice. Tu jest wejście jakieś. Oni tutaj, ci rybacy, mówią o tych rekino-człowiekach, których spotkaliśmy pod wodą. I na brzegu jednego razu. No, ja bym się tak na jak miejscu to bała tutaj łowić. Ta orczyca mówi, że skrolili jej ten, przynętę. Właśnie ci ryboludzie. Nie. To ta papka co chce utonąć? Gdzie ona idzie? Nie, tu jest jakieś wejście, nie? I ona coś tu chodzi, nie wiadomo. I dare say the wait is shorter in the City of Judgment. Opóźnienie w związku z czym? Ja bym się jeszcze przyszła tam do góry, czy już chcemy... No. Możemy iść obadać, tu wiemy, że jest wejście. Ups. Co się stało? Wlazłeś. Okej. Myślałem, że się pojawi, że jestem za duży czy coś, ale legitnie tam można wejść i tam jest więcej tych szamanek, tych babeczek, aha. Tych... Nie chcesz Kalipso wejść i sprawdzić? Bo może to jest jakaś ta... Należy zwiedzamy strynek. Ten. No to jest sporo rzeczy, takich... sporo skrzyni w ogóle. A są łóżka, żeby się schować przed sprawiedliwością? O, ona każe schodzić na dół. Drzwi, ale można otworzyć. Można, skrzynia pod drugą. A nie można. Pani, gdzie są regały na kryształy? Ty, to jest ciekawe, bo te drzwi nie są na czerwono, natomiast ona mi nie pozwoliła tam wejść. No. To idźmy z drugiej strony. A tu jest chyba tam jakaś jadłodajna kuchnia. Nie da się z drugiej strony, tam jest ciemno w tej komnacie. Może ktoś tu jakąś misję będzie miał, żeby przynieść mu ryby, to da klucz. Czy coś. A tutaj, no, faktycznie jest ciemne pomieszczenie. Ta czegoś tu szuka. Receptury świętego rekina. O, tu jakieś receptury. Okej. Supliki do Umberli. Nie, ja pierdolę. No ładnie, koleżanka poczyna sobie, lepkie ręce ma. What was taken is free to be reclaimed. No i kurczę. Chciałam to przeczytać. No po prostu trochę mi z klika zrobiłam, no. O, zabrała to. Zabrała, nie ma czytania takiego. Chciałam przeczytać. Jak tylko mówisz właśnie. Yeah.
Już nie przeczytam teraz. O, tak to jest. Nie ma wiedzy dla złodziei. No myszka mi się źle przesunęła. Seems simple enough. Naprawdę. No to ciekawe, czy nam tu wolno wchodzić w takim razie. Właśnie wlazłem. A to wygląda bez kitu jak z tego ten. Koło czasu czy coś tam. Chyba się zgubiłeś. Alright. Ej, to bez kitu wygląda jak z tego koła czasu. Podejrzane. Co ma jesteś laik? Nie pozwalają nam tu wejść. Patrz co tu leży. Walczyliśmy z nimi. Kłotoła. No. Jaką mają jakaś tam cela. Uuu, ale tu złota. Uuu, tu złoto jest. To nie cela, o, to jest skarbiec. Jakaś... Ej. Kurde, i Krysi tu jest? One są też tu jakieś podejrzane. One tu jakieś... One tu kogoś składają w ofierze. Coś tu nie gra. Jakiejś holi nie ma. Jak... Poczekajcie, hola pomyny, to jak ja zarzucę niewidkę, to będziemy mogli chodzić tutaj? To chcę niewidkę. A u góry może ten, można się dowiedzieć coś na ten temat. Chcę się pogadać z kimś, może ktoś coś za ten, nadał uprawnienia nam, czy nie? Nie wiem, idę właśnie, ale poczekaj, to tak, weszliśmy tam na piętro. Nic. No tam nie możemy wejść. Tu nie możemy wejść. A tutaj z wszystkimi rozmawialiśmy na tym placu? A mogę zarzucić niewidkę i zobaczyć, czy mnie zaczepią, jak będę na niewidce szedł tam? Jezu, dajże zadanie normalnie zrobić, dobrze. Bo na przykład otwierasz wszystkie drzwi czarem i zamiast pokombinować, to mamy już otwarte. Dobrze. Aha, a z tą główną, jak rozmawiałeś, to co ona ci powiedziała? Coś ci mówiła? Co ci no mówiła? No nic, że tam, że się modlą, tam za tą przyjaciółkę, że zmarła szybko, no, bo się utopiła. To wygląda jak taka Urszula. To, dobra, czyli to o niej mówiły te babeczki z podziemi. Sorry, mate. No time to chat. Just here to make an offer and then leave. In and out, yeah? Nas tu chyba jakiś zadanko, kurczę, chyba poprowadzi. Na statek nie możemy iść? A jak nie poprowadzi, to... Here to make an offering to Umberly as well, eh? They say it's good luck to placate the bitch queen after a drowning. Ej, ja bym tutaj poszedł. Tu musi coś być do niego. Ej, czyli oni by coś chcieli, żebyśmy my coś przynieśli. Tak, pieniądze. Ale nie, no właśnie... Albo pieniądze, albo coś, czego nie mamy. Jak będziemy mieli, to się wtedy pojawi. Ja wiem, gdy... Tak, te pieniądze lądują na dole. Tak, no. Dlatego tyle mają pieniędzy. Nie, dokładnie. Pieniądze na dole lądują. Ludzie. Co to jest zasuszona staruszka? A co oni mają? Czekaj, co im dolega? A, błogosławieństwo mają. A to jest w ogóle sucza królowa. Królowo Umbrelle, ty jesteś jak może. Ile cię trzeba gonić, ten tylko się dowie, kto się roztrzaskał. Dziś piję twoje zdrowie, soli twojej łaską, wzbieram piersi moje. Czaszki twojej morzu otwieram podwoje. Oszczędź mi gniewu swych cachu ginu. Trochę jak Litwo ojczyzno moja to brzmi. No. Dark tide is the umbilent holy day celebrating the late summer neap tide with the sacrifice of a black hippocampus. Rzuciłam jednego pieniążka i co, nic? Ale to nie tu? Do tej fontanny? No tu, nie?
No i tu złotko moje leży. A tutaj rozmawialiśmy z wszystkimi ludźmi na tym? Tu wolno stam. Dobra, tu jest strażnik, brama jest zamknięta. Albo ktoś otworzy tę bramę. Musimy tu jakoś wejść, jak on nie będzie patrolował tego odcinka. Ale jak my tu wejdziemy, bo on chodzi w kółko, rozumiem. Ja otworzę bramę i zniknę. To tu, na dół pojedziemy. Chyba. Otworzyć bramę i zniknąć? Wiecie, a z tymi rozmawialiście, co tu stoją? Nie. What now? Kalipso, chcesz z nimi porozmawiać tutaj? No, bo Fryda może kalepnie. No, 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 rozmawiam sobie. Bob się zastanawia, jak ryby się brudzą, przecież żyją w wodzie. Okej. Okay. No oni chyba nic nie mówią ciekawego, no. No dobra, to ja czekam, aż on przejdzie, otwieram i rzucam niewidkę. Ty, ale odkąd to konto chodzi, bo tak dość szybko te kółka robi. Uszy, uszy gada jeszcze, musimy poczekać na uszego. A czemu? On idzie tutaj no i zawraca, idzie. Idzie w tą stronę, więc jak będzie w tą stronę... O, szedł, coś to... gada. O. Kapitan Salem, to dla mnie też być albo nie być. Na moim słupie każdą koję trzeba sobie wykupić. Jakbym pozwoliła na gratisowe przejażdżki, to by mnie własna załoga przeciągnęła pod kilem. Gdzie ona chce nas zaprowadzić? Nie, jakiś ojciec chce przypłynąć za darmo, a nie ma ten pieniędzy. Szkoda, aha, bo tu mówił faktycznie. Rodzinę, prawda? No, no, proszę mówi. Pozwolić ojcu dołączyć. No ja nie mam tych, nie? To odejdź. O, Kalipso. Kalipso, odejdź. Kalipso, przygadaj. No, ale no to widzisz, ja nie chciała nie gadać. No. Do tej małej. This is life and death for me too, mate. You only get Czekaj. As many births on my sloop as you can pay for. If I allow any freeloaders, my own crew will scrag me. Persuazja. 15. Nie musi się udać. O. No to nieźle. No cóż. Cudowne. Wczytywanko. Szkoda, że tej nie ma. Jakby była... Nie, nie masz inspiracji? Posępne serce ma dwa palce. A. No, by ty inspirację na to marnować. Rzadko mam tę inspirację, więc... No. Coś czuję, że na mnie pójdzie z tym strażnikiem i musimy szybko biec do tego. Do windy. Tam jest winda w dół, nie wiem czy widzieliście. Z prawej strony. Za winklem. Jeszcze nie widziałem. Nie mów, że się gra zajechała, błagam. Co już aż się ładuje. Aż spojrzałam, czy nie ma przypadkiem 24 minuty. You only get as many berths on my sloop as you can pay for. If I allow any freeloaders, my own crew will scrag me. Jeden. Very well, I'll do it. I suppose I can find some way to make it good with the crew. Mhm. A, czyli to tyle. Mhm. I don't know who you are. But all I can say is thank you. If you ever have children, you'll understand what you've done for us. No i uciekają, bo to wiecie, nie wiadomo co to będzie. Co to tam na dole, co się dzieje? Gdzie na dole? This catch is spoiled. You'll have to wait for the next boat.
Ja proszę o zebranie się tutaj. Już jesteście? Bliżej mnie. I teraz tak. Ale co myślicie, że tam innego wejścia nie ma od innej strony, czy coś? A, od razu ten. Co? On się agruje od razu, okej? Okay. Jak to? Przecież jest tyłem odwrócony. No nie wiem, ale się zagrował jak wszedłem. Czekajcie, to inny pomysł mam. Chodźcie tu. Czekaj, bo Kalipso rozmawia. Ale brama jest otwarta, więc rzucę wam niewidkę i wejdziemy na niewidce wszyscy. Tam. Kalipso musi pójść sobie, w sensie wycofać się. No Boże, 22. Ej, a tutaj 23 wyrzuciłam, udało się. Congratulations, you convinced them to give you access. Now what? Ale tylko ty, czy my też? No, czyli jednak nie. Dobra, chodźcie, czekajcie. A tam odwrót Baldura u góry, podejdź, tam jakoś Unfry. Myślicie, że nie, nie uda się? Kuźwa, Unfry. Czekajcie. Bo mi się wydaje, żebyśmy mogli wejść tam od góry, odwrót Baldura ogólnie. Mówię? Czemu nie mogę na Willa? Nie wiem, ale no tam nie odkryliśmy. No. Tu idziemy zobaczyć. Czekajcie. Oj, no poddajcie. No dobra. Chodźcie, mamy 10 ty. On nas nie widzi. Patrz, że ktoś się potknie. Tu jest dźwignia jakaś. No, bo to jest winda na dół. O, ty. Tak, to jedziemy tą windą. To chodźcie. O, no. Dwa questy się pojawiły. Ciągnij. O, to do góry. No tutaj, okay. No. O, ktoś na czerwono. Łazy. A kto to jest? Czarna jest rękawica i Fran. Kalipso, ty będziesz na widoku, nie? Bo... Kończy się ten, niewidka. A, kurczę, czemu moja postać gdzieś idzie? Tu tą rękę trzeba zebrać, nie? Spoko, na razie nie, bo tu kradzie się. Czemu? Kurde, to było trzeba zamknąć. Ty, czemu te drzwi się nie Ja tak czuję, że tam od góry można było wejść. Może nie. Całkiem możliwe. Tu jest drabina, na tą drabinę możemy wejść. Might be useful. Już zajęła. A ten strażnik jeszcze nie gotowy, prawda? Chociaż wygląda już na złożonego. Moduł celowniczy, okej. Let's have a look. To te papierki są do przeczytania? Nie, ale jest jakiś regał książek. I są książki. Śpisz, prawda? Jeszcze nikt cię nie uruchomił, prawda? Here, in unpowered prototype form, stands a completed steel watcher. The proudest achievement of the foundry. And a tribute to the untiring efforts of the Baynite overseers. Gdzie poszliście? Górą czy dołem?
Ja jestem na górze. Ej, tutaj trupy są. Bo ich zabijają. Gundańska robotnica. Ona głowy nie ma, ty. No, jest bez głowy. Ej, to jest zamknięte, ja to mogę otworzyć. Zapiszesz? W razie by coś ten? No i to pewnie było wejście górą. No zdecydowanie, moim zdaniem, ale... Ty byłeś tak na samej górze. O, tu jest zejście do czegoś. Tak, tu jest zejście jakieś, patrzcie. O, co to jest? To jest jakiś monitor? To jest monitor! Kortaż się tędy łączy z nimi. No stówę. Ja idę jeszcze drugą mańkę zobaczę. No, on w tym. Przecież w tej łodzi podwodnej taki też, był monitoring. Czyli takie CCTV? Jo. Mi się wydaje, że z tym moglibyśmy pogadać, do niego da się dotrzeć jakoś, a ci, tak żeby tych strażników tutaj nie... A to co tu jest? A to by było trzeba zejść. To jest jakiś magazyn, a tu? O kurde, ten już taki jest... No, taki nie wiadomo. Okay. Never wanted the easy path. What path lies before me? Ten film już taki wygląda, jakby miał się uruchomić. No bo zasilanie który już ten, jest doprowadzone tutaj, do niego. No, tak. O co jest? Popsuła mi się. Super. O, już teraz widzę. To idziemy najpierw tam? Ja. Patrzcie, skąd to zasilanie idzie, chyba z dołu. A tu nie ma żadnych, może coś jest tu przeczytane. Tu są jakieś, odlewnia stalowej straży, widzicie? Bielizna. A tu jest łańcuchy. Stół, na którym można coś złożyć do craftingu. Nie, patrzę, czyli od góry nie dało się tutaj dojść już. It's a diagram of mechanical designs, not just written, but ridged, so that blind fingers can trace out their shapes. Tu jest jakieś biuro ochrony jeszcze. O, tu jest schemat kuszy stalowego strażnika. Yeah. Jest zamknięte. Ale przywody biegną w dół do... Bielizna, idę po bieliznę. Bielizna jest moja. A, bo tu kogoś mieli. Zakaz wstępu. Wstęp dozwolony wyłącznie ze zgodą Lorda Kortasza. O. A tam zasilanie idzie właśnie, widzicie? Oj, tu jest pełno do czytania. Ten główny przewód. W tym biurze. I to biuro akurat mógł się tworzyć. Drewniane biurko mam na myśli. Widziałaś? Co tu jest? W sprawie gnomów wyznania gondiańskiego. Wyłącznie do wglądu Banenitów. Choć współpraca z naszymi braćmi i siostrami czczącymi Myrkul i Bala jest ważna, pamiętajcie, że to Bane jest tyranem i to on rządzi. Sabotowanie i przejęcie gondiańskich operacji we wrotach Baldura to projekt Banenitów, a najbardziej cenni są gnomi wynalazcy. Oni są nasi, a mówiąc dokładniej, moi. Nie można ich zakazić kijankami, ponieważ podporządkowaliby się wtedy kontroli hierarchii absolutu.
Należy ich zatem zamknąć w obroże z popielenia kontrolowanej zdalnie przez motywatory Prinskiego. Te gnomy muszą mieć świadomość swoich czynów i czuć z tego powodu niezadowolenie. Kiedy projekt strażników zostanie zakończony, a wynalazcy będą zbędni, ci, którzy pozostaną przy życiu, zostaną zakażeni. Lord Gortash. Wykaz zatrzymanych. Zakładnicy w Żelaznym Tronie. Drugodniowy apel. Obelia Tubin, Phoenix Lubins, Hastar Bix, Marlonu Randall. Apel przerwany przez próbę ucieczki Flo Hapgood. Uciekinierka nie przeżyła. Uzupełnienie. Ulder Ravengard, przetransportowany baty z kafem, zamknięty w odosobnieniu. O. Włącznie do wglądu banenitów, choć... O, to jest to samo. Dwa razy to samo, a tu jest unikanie mózgu Nestora jeszcze. Przesłuchanie cesarza przez Gortasza, część trzecia. Gortasz, kiedy cię pojmaliśmy, byłeś zwykłym łotrzykiem, autonomicznym ilitidem pozbawionym mocy mózgu Nestora, który cię przemienił. Cesarz zgadza się. Gortasz, kiedy sprowadziliśmy cię z powrotem w psioniczne spektrum naszego unoszącego się przyjaciela, Absolutu, twoje systemy obronne zostały przełamane, a ty powróciłeś do poprzedniego służalczego stanu. Cesarz, to także się zgadza. Gortasz, w jaki sposób udało ci się w ogóle uciec spod władzy mózgu Nestora? Cesarz, w mojej pierwotnej formie humanoidalnej posiadałem wyjątkowo silną osobowość. Była tak potężna, że nawet po ceremorfozie pozostałem w zasadzie sobą. Oczywiście ukrywałem ten stan rzeczy za fasadą doskonałej służalności. Gortasz, i właśnie dlatego mózg Nestor chciał posłać cię na misje zwiadowcze do kolonii? Cesarz, tak... Jak też mówiłem wcześniej. Gortasz, jak długo pozowałeś mentalnie zniewolenie, zanim udało ci się uciec? Cesarz, przez 13¾ lat. Gortasz, aż w końcu posłano cię na misję do Wrót Baldura, na tyle odległych, by uwolnić się od kontroli mózgu Nestora. Cesarz, zgadza się. Gortasz, niebywałe. Cesarz, zgadza się. Gortasz, nie masz nic przeciwko, że przez nas ponownie wróciłeś pod psioniczną kontrolę? Cesarz, jestem w pełni oddany potrzebom naszego mózgu Nestora i jego panów. Gortasz, nie kłamiesz na ten temat, prawda? Cesarz, zgadza się. Byłoby to niemożliwe. Okej. Ten ekran wizji można uruchomić chyba. Właśnie próbowałem dwa razy, ale już nie chciałem tam przeszkadzać. Ja, Kalipso, zajmowałem te rzeczy. Nie udało się. Chcesz je połączyć tu na stole? To już chodź sobie to nagrasz. Wysyłam ci to tutaj, schemat... Do tej kuszy? Tak, schemat do mrocznej, moduł celowniczy i rękę. I ty na tym stole tu sobie to połącz. I tam od dołu. Jedyne wyjście, żeby było się dostać legalnie tutaj, to chyba od dołu. Albo dostać pozwolenie do wejścia do tej odlewni, nie? A to wtedy z Gortaszem chyba trzeba jakoś dobrze pogadać. Kusza machiny piekielnego ognia. Broń żołnierska lub ciężkie kusze. Uuu, fajna jest. Ufry nie chcesz? A jakie ma staty? Piorunostrzał 8,64. No u mnie pokazuje obrażenia 4,13, u ciebie będzie więcej. To jest 1k10 plus 3, no. A co to jest to? Ale mnie interesuje ten ostatni skill, co to jest. Przyciąga istotę o 9 metrów bliżej do ciebie. A, czyli sobie go przyciągasz. Nie pamiętacie te linki takie? No. No, mogę chcieć. Mobilizacja. Wykorzystaj 6 metrów szybkości ruchu.
Przez resztę tury wykonujesz podwójny rzut na obrażenia od ataku. Ależ ona do ciebie pasuje, weź pokaż, weź ją ten. No właśnie, poczekaj. Nie możemy zrobić takiej jednej jeszcze? Od kolor oczu, nie. Dla laser? Jak się wyciąga broń? No to ja mogę oddać ci, bo ja też nie mam najgorszej. Mam słabszą, ale mogę ten. No tutaj masz celowniczek, użyj zestawu broni dystansowej koło swojej, tak, koło swojej. No wiem, ale on nie mogę jej zdjąć z pleców, tylko no nie może w łapę wziąć do ręki. W ekwipunku pokazuje, że jest to ten. No dobra. A celowanie może musi włączyć. Albo ja właśnie. O. Ale samo to ten piórnostrzał, nie? Że 64 defsa to można zadać. Ładne. A ty masz teraz wypalający promień, nie? Na tamtej. Piorunostrzał ma... A, widzisz, bo tu dwa skille tak jakby dostałem. Piorunostrzał, 68 do 64. No. I to przyciąganie jeszcze dodatkowo. No, i ja jeszcze mam swój klasowy piorunostrzał, tak. Wiesz? Który zadaje 6 do 48. No chcesz klikać ekran wizji, a jak poletasz tam zobaczyć. Nie, nie da rady tego otworzyć. Tu idziemy. Tylko to tu możemy zacząć. A tu katastrofę jest jakoś. A tu jest dźwignia jakaś. Gdzie? Gdzie ty widzisz? No nie, no schodzimy, zobaczymy co to jest. No a gdzie ta dźwignia? No na górze, tu na balkonie. Nad nami, tu. No to trzeba zobaczyć do czego. A jo, F5. Faktycznie. Zrobiłam no, już. No, F5. Wezwij windę towarową. A, to ta winda może z dołu będzie jechała. A tu tak. Jest. To może my możemy na plecy temu typowi wejść i z nim pogadać. No to na pewno, ale on chce ich zabić, oni mają te obroże i ci stalowi. Wchodzimy. O, coś tam wylosowało, chyba bitka, co? Da. No siema. Ale poczekaj, ale dlaczego my tu... Aha, to jest to tu, tak? A tak byśmy... Tutaj jest od razu nie, tu już bitka. Jest... To jest inne pomieszczenie, prawda? Da. Ale jakby dużo ich. I trzeba najpierw bić chyba strażnika. To się będzie ruszało pierwsze, no ale my musimy być tutaj bliżej, nie? Co to jest? Ale kurczę, to tak niefortunnie. A jakbyśmy się skradali i tutaj weszli, to też byśmy się bili? Ale nie, tak, bo oni wszyscy w walce są i dlatego, dobra. No to i tak byśmy się lali, prawda? No, no chyba tak. Strażnicy... podatni na elektryczne obrażenia są. No i gitas. Ja nie mam żadnego elektrycznego zaklęcia. Mam. To już gorzej. W sensie przypisanego. No czemu tylko 9%? Ulala. Oj, będzie bolało chłopce. Ile ich tu jest? Raz, dwa. Lodowych nie lubią też. To my najpierw musimy pokonać strażników, żeby wyłączyć strażników? Coś mi tu nie ten. Myślałam, że magicznie wyciągniemy kabel czy coś i zasilanie im się skończy, ale rozumiem, że mają wbudowany jakiś moduł. O, ładne, to było to nowe? Mhm. Tylko, że zapomniałem. Najpierw to mogę wrzucić. A dopiero później. Wydaje się, że... przyda nam się pomóc. Thank you.
just what to do. Pięść Baina. Konsul podgryz. Pięść Baina. To widzę, że tutaj Tiod Orin. No dobra. Oni tu walczą już ci zieloni. No trochę tych badziewia jest. No ale chyba trzeba tych strażników najpierw zlikwidować, nie? Bo oni ja myślę, że tak, bo oni raczej... Jest dwóch tylko? Tak, dwóch jest. No. Dobra, no ja będę za chwilę w niego ładował, w tego jednego. A moje go... te gule nie ruszą się, dopóki Will nie ten. Dobra. Co planujesz Willem? Master plany. Jest planowany. Master plany jest planowany. O, paraliż. Tak jest. Za 24, ładnie. Nie wiem, ja mam wrażenie, że można to było jakoś inaczej rozegrać. Może nie można było, może można było jednak zagadać do tych na samej górze na początku. Wydaje, że tutaj, jak ich uwolnimy, to wtedy oni wyjdą i się zbuntują właśnie i nie wysadzamy wtedy tego? Nie wiem. O, uciekł! Nice. Czyli oni uciekają? No, to znaczy walczy, się tylko się wytepał. Nie był, tak. Po prostu poszedł do innej ekipy, a żeby go biła. Zabiją. Ale ona im trzepnęła, czy wy to widzieliście? Tak, za 64. No, no, tak. Ale oni ją zabiją, więc... Ten 3 ataki ma, o kurde. To jest. Patrzcie. Uciekają, jak ładnie się czepnęła, no i gdzieś tam na górę, widzieliście? No i dostaje hita właśnie. Nice. Oni wszyscy elektryczne mają. No ja jej przerażenie dostało, to już prawie nie żyje. Znaczy coś twardziej są, nie powiem. No nie są tacy miętcy. Nie wiem, tym, z tego żelaznego tronu przyzwyczajona jestem, że na odnachwiecie schodzą. Oj, przejął ich. Tak. Jemu trzeba ściągnąć tą koncentrację temu typowi. Co oni robią? No, grindo. O, na mnie rzucił. Co mi rzucił? Zepchnął mojego gula. Zaszlachtowali tamtego. Kurde, na 10 tur aż? Jak to się z tego wyleczyć, to? Strasznie, 118. Oh shit! Oh.
To było ciekawe, jak on się wskoczył tam. Specjalnie nie do przodu, bo mówię, ten do mnie podejrzał, on se do mnie wskoczył. Can't even catch my breath. A nie mogę tego rzucić. Ale jakby zniszczymy tych stalowych strażników tutaj, co, po co mają się buntować? Między tobą a tym, mogę postawić swojego żywiołaka. Nie, chcesz, no. Teraz walnie z jakiejś obszarówki. Strasznie długi ma ten miecz. A ten, bo on, ten miecz, jak on nim uderza, to on taką długą linię prostą zostawia, więc podejrzewam, że bije więcej niż jedną osobę. No, w linii prostej. Tak. To jest bardzo trafna uwaga. Dobrze, że chybił krytyczny. Teraz jedna rzecz. Zobaczyć fotki. Momencik. Momencik. Wypiczył efekt działania innych X-serów na drugiego odpoczynku. Czy to jest jakieś, żeby mi stan do następnego? Odporności na ogień, odporności na ogień, nie. Olej jakiegoś tam kolesia, olej precyzji, olej zguby. Kupy, toksyna, elektryczność, mocy maga, eksir. Nie. Widzenie w ciemności też nie. Oddech w butelce to też nie. Struja latania, dobra, nie mam żadnej takiej. No dobra, to będę musiał się leczyć po prostu. Tak. Wal z piorunka z tej kuszy. Poczekaj. Już. Tylko zobaczę strzały. Może być to wystrzel. Hej. I jeszcze raz. Nie umarłych mogę? Nie. Co, że tak to długo trwa, ale... A nie musisz w niego jeszcze raz? Mogę. Dawaj w niego. Dawaj w niego, póki ten... Oj, spętałeś go cudnie, bo mu chyba zszedł... Tak, on się rusza. A to jest ten zdominowany. O, przeszła mu ten. 20. Tam jest beczka. Widzicie? Oleju. Tu mamy już tłuszcz. Kurczę. Gdzie? Tylko, że kule stoją, bo można by ich ładnie podpalić. Na szkutę guli trochę. Gule trochę przykuwają uwagę. Ale to jest zwykła, beczka. Jakbyś z ognia tam walnął, to by się wszystko podpaliło. A, no, aha, tam, no. Czemu 5 Bane'a uderzyła żelazny kostur, coś tam ten? Ten ile ma ataków, nie? U.
Ci cały czas dominację rzucają. Nice, kurdek, tutaj. To on jakiś motywator rzucił, widzieliście? Aha, bo to wy ten padły, gule. Który motywator rzucił? Tu, ten fioletowy. Coś tam, motywacja została aktywowana. Ajo. Co to jest? Te gule dobre, że one jeszcze poison właśnie po sobie. Jak ginie, to wybucha i zdaje lepsze. Gość. Za chwilę nastąpi uruchomienie sekwencji. Niech ktoś w to strzeli, ja nie wiem co to jest. Ciekawe co to robi. Nie wiem właśnie. A tylko się zbada, że podleczy tego. Może strażnika. Nie mam pojęcia. Ale to jest ostatnie w kolejce, to tam nie będą żyli ci, którzy tam stoją. Still on my feet. No to nie musi być leczonko. Ten strażnik obok was, kurczę, cały czas tyle HP ma? Bo wszyscy bijemy dół, prawda? Trzeba kliknąć ten motywator, bo on nie ma HP. Trzeba do niego się dostać i go nacisnąć. Zobaczymy co to robi, jestem ciekawa. O, fa. O, hello. Mhm. Hello. Mhm. Co? Nacisnąłeś mu fytonę? Z jaki, przepraszam, dlaczego tak blisko stałam? No to ładnie mnie skasował. Za mało zasobów mi pokazuje. Jakich zasobów? Akcja? Kogo ja uderzyłem? O kurde. On wybucha. Mówiłam, że ma jakąś obszarówkę. Detonacja. Ciekawe czy będzie... Ej, a zdetonuje motywator? Ciekawe. On ma jeden HP. Ja nie wiem co to jest, nie? Motywator. Nie da się tego przycisnąć. Pokazuje mi, że ma za mało zasobów. Nie da się? Nie. A on ma nieuchronną detonację. Tak. Uruchomił sekwencję samozniszczenia, okej. Okay. No bo jeden HP miał. Dobra, kolego, tutaj trzeba pomagać tu. To jest przejęta. To nie jest przejęte. Jednego i tak już straciliśmy, nie? O, ma koncentrację nad osobą. A, tamten, no tak. Nad jednym... Mało miejsca. Ma koncentrację nad jednym z tym jaka stołu. Lipa. Zabrało mi tego żywiołaka. Przecież to było inne zaklęcie. Czemu nie wciągnąłeś dominacji?
O, już chyba powinienem mieć ściągnięty. Nie, no cały czas ma dominację. Jezu, jak tu głośno. No. I zabili go. Co to? Okay. To jest ta... To jest ta maszynka? Chyba nam wszystkich. Czy to on tak wybuchł? On tak wybuchł. Bo oni tu rzucili kolejną. Ale u góry czemu? No właśnie. Oni tu jeszcze jedną rzucili. Ogólnie to nam chyba wszystkich pozabijali, nie? Nie, jeszcze papeczka. A nie dało się nam uratować Gondian i już teraz tylko możemy wysadzić. Okej, czaję. Wiecie co to było? To było od tych ich obroży, z popiela ich wszystkich. Okej, czaicie? Tak. Czaję. Czyli musimy ich zabić, mamy ograniczony się motywatory czas na nazywają. Zabicie ich. Dokładnie. Okay. To sta- no, albo rozbrojenie tego. Okej. Okay. A gdzie mamy zapis przed wejściem tu? Ja muszę zaklęcia tak, zmienić. Tak. Dobra, cięcie. No zobaczymy jak tam. Tu zmień sobie zaklęcia, tutaj może ale jakieś sprzytaj. Boosty przed wejściem i w ogóle, nie? Tak, właśnie i przyspieszenie. No.